Dzisiaj, szanowni państwo, spotykamy się w Janowie Podlaskim. To właśnie tutaj dzisiaj odbywa się bardzo ważne wydarzenie, Dzień Działacza Kultury. Skorzystaliśmy z zaproszenia z zaprzyjaźnionej gminy Janów Podlaski i właśnie dzisiaj tutaj odbywają się wszystkie wydarzenia związane z obchodami Dnia Działacza Kultury. Jeżeli chodzi o nasz powiat, to nie ulega żadnej wątpliwości, że powiat bialski kulturą stoi. Dzisiejszy dzień to bardzo dobra okazja, żeby złożyć podziękowania instytucjom kultury, które działają na terenie naszego powiatu. Dobra okazja, żeby podziękować naszym samorządom gminnym, które w sposób bardzo mocno zaangażowany inwestują w kulturę, wspierają twórców ludowych, ale oczywiście taką kwintesencją tego wydarzenia to są nasi młodzi ludzie, nasi młodzi mieszkańcy, uczniowie naszych szkół, tych szkół ponadpodstawowych, jak również szkół podstawowych. I to jest też właśnie bardzo dobra okazja, żeby nagrodzić tych ludzi, podziękować, użyję takiego może określenia troszeczkę brzydkiego, żeby dać im powera do tego, żeby chciało im się chcieć. Także naprawdę ja jestem pełen uznania wobec tych wszystkich, bo proszę państwa, jeżeli chodzi o tych twórców, działaczy ludowych, to są społecznicy. Ci ludzie to, co robią, robią to z wielką pasją, z zaangażowaniem. Nie robią tego za pieniądze, dla pieniędzy. Robią to, bo po prostu kochają tą ludowość. I to jest właśnie piękne. Aż miło popatrzeć na różnych spotkaniach, wydarzeniach, jak już tych już w takim dojrzałym wieku pojawiają się młodzi ludzie, nawet dzieci kilkuletnie w pięknych, barwnych strojach ludowych. I to jest ten piękny element takiego przekazywania tej kultury ludowej z pokolenia na pokolenie. Więc bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy podziękować, wyróżnić tych, którzy w sposób właśnie ponadprzeciętny, szczególny angażują się w działalność na rzecz kultury. Czujesz mi, to by mi jak szalotka znana. Co mi Panie dasz, wtednie pewny czas. Jakie słowa ugłyszą moją duszę, moją przyszłość na resztę raz. Dzisiaj gmina Łomazy otrzymała nagrodę Samorząd Przyjazny Kulturze. Po raz drugi gmina Łomazy otrzymała to wyróżnienie jako samorząd powiatu bialskiego, który za rok poprzedni uzyskał najwyższą notę, jeśli chodzi o działania w sferze kulturze. To dobre wyróżnienie, które przede wszystkim dedykuję wszystkim osobom, które pracują w kulturze w naszej gminie, dyrektorom instytucji kultury, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, pracownikom urzędu, ale również organizacjom pozarządowym, których na terenie gminy łącznie z stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożarnymi mamy około 30, które aktywnie działają w sferze kultury oraz sportu. Co roku gmina organizuje konkurs w ramach upowszechnienia kultury i sportu, a aktywność przede wszystkim stowarzyszeń procentuje tym, że na kalendarzu wydarzeń na terenie gminy Łomazy jest mnóstwo wydarzeń, które proponujemy naszym mieszkańcom i ta aktywność dzisiaj rzeczywiście została doceniona, za co dziękuję całemu zarządowi powiatu bielskiemu, a przede wszystkim osobom w gminie, które się do tego przyczyniły. Jeśli chodzi o upowszechnianie kultury na terenie naszej gminy, w naszej gminie działa aktywnie 8 zespołów śpiewaczych, które promują naszą gminę, kultywują tradycje pieśni ludowych, ale również tematycznych, chociażby ostatnio z okazji Dnia Matki, czy też patriotycznych kolęd. W gminie naszej od niedawna również funkcjonuje małe kino, gdzie Gminny Ośrodek Kultury prezentuje pokazy filmowe dla dzieci, a także dorosłych. Ponad 2 lata temu w naszej gminie powstał klub
seniora, który miał na celu upowszechnianie przede wszystkim współpracy, ale również zaangażowanie seniorów z terenu gminy Łomazy. W naszej gminie również szeroką działalnością wykazują się organizacje pozarządowe, korzystając właśnie z konkursu na rok poszerzenia kultury i sportu. I to są te działania, które przede wszystkim w ostatnich latach promujemy. Również do tego dołączamy pikniki rodzinne, angażując przede wszystkim wszystkie grupy pokoleniowe i angażując wydarzenia, które są w naszej gminie organizowane. Inwestujemy również w infrastrukturę, tak jak wspomniane małe kino, ale również obiekty świetlicowe, gdzie tak naprawdę te wydarzenia kulturalne się odbywają. To są te działania, które przede wszystkim podejmujemy i kolejne przed nami, które będziemy chcieli również wdrażać, tak aby ta kultura w gminie Łomazy była cały czas na wysokim poziomie. Na dzisiaj dwóch laureatów, których ja składałam wniosek, otrzymało nagrodę. Jedna z nich to jest Aniela Juszkiewicz, która ze Zdzisławem Marczukiem zdobyła nagrodę, pierwszą nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w tamtym roku, a drugą osobą jest depozytariuszka tkactwa Perebor, pani Joanna Szpura. Poza tym ponad moje wnioski otrzymały jeszcze dwie osoby nagrody. Jest to sportowiec Mikołaj Kociubiński. A jeszcze dodatkowo nasza pani dyrektor z biblioteki, Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Kajetana Sewczuka, także otrzymała Nagrodę Kultury. Także nasza gmina jest dzisiaj szczególnie wyróżniona, tak nam się wydaje. Wydaje nam się, że robimy tyle, co możemy dla kultury powiatu. Reprezentujemy już powiat na arenie ogólnopolskiej. No i mamy nadzieję, że nie będziemy przestawali, będziemy dalej się rozwijali i kolejne osoby będą zdobywały następne nagrody. Chodzi o wydarzenia, jakie planujemy. Jest już w niedzielę piknik rodzinny, na który serdecznie zapraszamy. Będzie tam wiele zabaw i atrakcji dla rodzin całych, ale już 9 lipca szykujemy ogromną imprezę, bal szlachecki w Kozieradach. Jest ona też dofinansowana ze środków bialsko-podlaskiej lokalnej grupy działania, więc będzie to znowu troszeczkę przejście do historii, jak było to już całkiem niedawno w Gnojnie. Agnieszka Borodyjuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Tak, w skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi 8 klubów kultury i w każdym klubie kultury jest pracownia rękodzieła. Działają one bardzo prężnie w ciągu roku, także i w wakacje, bo w wakacje też mamy już akcję lato, taką dwutygodniową. Myślę, że tak ze 150 dzieciaków skorzysta z naszej oferty. Współpracujemy z kołami gospodyń, jest ich 12 już u nas, tak, na terenie gminy Biała Podlaska i są też zespoły. Jest ich prawie 20. Są to różne zespoły, są to zespoły śpiewacze, taneczne, wokalno-muzyczne, jest też kapela podwórkowa, jest też zespół, zespół obrzędowo-śpiewaczy, który właśnie w tą niedzielę będzie w Stoczku Łukowskim na przeglądzie teatrów obrzędowych. Najbliższe wydarzenia to już w tą niedzielę karuzela rowerowa przed festynem. Sprawdził się ten pomysł w ubiegłym roku, ponieważ może zacznę od tego, że miasto Biała Podlaska włączyło się do akcji Rowerowa Stolica Polski. Są w tym roku mistrzami. Staramy się im pomóc. Mamy swoją grupę Gmina Biała Podlaska i już w ubiegłym roku padł taki pomysł, aby stworzyć taką karuzelę rowerową dla tych, co troszeczkę mniej kręcą. Jest to dystans 5 km oczywiście. Można go podwoić, potroić, kto ile da rady. W tym roku powróciliśmy do tego pomysłu, więc już 13:30 w Styżyńcu ruszamy w tą naszą karuzelę rowerową, a następnie o godzinie 15:00 jest festyn wspólnie, organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Styżyńca pod nazwą Lokalny Ogród Sztuki. My na co dzień jeździmy, zbieramy się w mniejsze grupy, są to urzędnicy, instruktorzy, strażacy, dołączyło właśnie i OSP, i klub rowerowy Czosnówka, więc tak jak to ostatnio do jakiegoś wywiadu pisałam dziewczynce do szkoły, ja po prostu jak mam chwilę, rzucam wszystko, siadam na rower i jadę w nieznane. I tych osób w naszej gminie jest dużo więcej.